Dzień dobry, mam na imię Jakub i witam serdecznie wszystkich na moim kanale. Dzisiejszy odcinek to będzie taka kontynuacja z cyklu Kobieta ode mnie odchodzi i nawiązuje do odcinków, tam wrzuciłem kilka odcinków, czego nie robić, kiedy kobieta od nas odchodzi, kiedy kobieta nas rzuca, bez względu na to, czy to jest dziewczyna, czy to jest nasza partnerka, z którą jesteśmy w długotrwałym związku, czy po prostu jest to nasza żona. Generalnie odcinek ten jest przeznaczony dla panów i tym razem będę mówić, co robić, kiedy kobieta od nas odchodzi. Kiedy kobieta mówi, że już koniec, finito. Ja dostałem w komentarzu pod jednym z ostatnich filmów właśnie o tym, czego nie robić, kiedy kobieta odchodzi. Jeden ze słuchaczy, którego pozdrawiam serdecznie, mam nadzieję, że się z nim skontaktuję, jest z Legionowa. To jest takie ostatnio moje ulubione miejsce. Natomiast on też pytał się mnie, co robić, kiedy kobieta odchodzi i co robić, żeby kobietę odzyskać. Natomiast no to są dwie różne rzeczy, tak? To są dwa różne tematy. Co robić, kiedy kobieta od nas odchodzi, a drugie, co zrobić, żeby ją odzyskać, tak? Natomiast też warto, to tak na marginesie, taką zajawkę wrzucę, zastanowić się, dlaczego mamy chcieć odzyskać kobietę, która od nas odeszła i którą inny prawdopodobnie mężczyzna, bo kobiety odchodzą, jak już mają jakiś backup, jak już mają ten monkey branch, jak trzymają się innej gałęzi. I ten jakiś inny mężczyzna trochę poobracał tą kobietą naszą wtedy, kiedy jej z nami nie ma, albo wtedy, kiedy jej z nami nie było. Dlaczego chcemy taką kobietę odzyskać? Ale tak jak mówię, to jest temat na inny odcinek. Teraz będę mówić o tym, co robić, kiedy kobieta od nas odchodzi. Generalnie, kobieta odchodząc od was ma to zaplanowane, już postanowiła. To tak nie ma, że ona poszła spać w nocy wieczorem wczoraj i dzisiaj rano się obudziła i powiedziała: o, dobra, od tego Franka odejdę, tak? Bo coś mi nie pasuje. To był proces, tak? Ja zrobiłem kiedyś odcinek, jak kobiety odchodzą, więc też proponuję, panowie, obejrzyjcie ten odcinek, bo kobiety nie odchodzą nagle. Kobiety odchodzą długo i kobiety niestety wysyłają mężczyznom bardzo często, gęsto, dużo sygnałów ostrzegawczych, które mężczyźni albo nie potrafią odczytywać, albo po prostu lekceważą. Przychodzi taki dzień, że kobieta mówi, że odchodzi i wtedy o rany, żal, zgrzytanie zębów, wyrywanie włosów z głowy. Więc to jest jedna rzecz, to jest zaplanowane. Nic tego nie zmieni. Druga rzecz, jest tam z tyłu jakiś facet, który tylko czeka, kiedy ona z wami skończy i on szybciuteńko wskoczy na wasze miejsce. Co tam jeszcze jest w momencie, kiedy kobieta odchodzi? W momencie, kiedy kobieta odchodzi, to zarówno osoby, które są porzucone, w tym przypadku mężczyźni, przechodzą różne fazy tego odrzucenia, tego porzucenia, tak? Natomiast osoby, które porzucają, osoby, które odchodzą, one także przechodzą różne fazy tego porzucenia. I w momencie, kiedy kobieta od was odejdzie, w momencie, kiedy kobieta powie wam, że od was odchodzi i tak dalej, to jest taka pierwsza faza u tych osób, które porzucają i to jest taka faza ulgi. W końcu wywaliłam to z siebie, w końcu nie muszę ukrywać, w końcu nie ma tych potajemnych spotkań i tak dalej. W końcu on o tym wie. Zeszło, chcę iść dalej, tak? Kobiety, i tak też było w moim przypadku, często mówią, że one nie informują mężczyzn o tym, że one chcą odejść. I tutaj może być tekst, że w trosce o mężczyzn, bo się o nich martwią, że może oni sobie krzywdę zrobią i tak dalej, tak? Więc generalnie kobiety ukrywają swoje romanse, nie informują o romansach, nie informują o romansach, o zdradzie, tak? Bo zdrada to jest romans, który się wydał. Romans jak się nie wyda, to jest romansem, ale jak nagle ta druga strona, która nie wie o romansie, partner albo partnerka się dowie, no to wtedy z romansu robi się zdrada. Więc kobiety często nie informują o romansie, no bo to jest romans, tak? No też adrenalinka, dopaminka i tak dalej, więc jest pięknie, fajnie.
Natomiast też długi czas nie informują mężczyzn, bo się po prostu boją, że facetowi coś odpali, że sobie strzeli, skoczy z okna i tak dalej. I niestety mają w tym rację, bo dużo mężczyzn po prostu dostaje białej gorączki i nagle się okazuje, że najtwardsi mężczyźni, jak kobieta mówi, że od nich odchodzi, to nie wiem, latają za nią, są w stanie zabić, tak, są też morderstwa, popełniają samobójstwa, no w ogóle po prostu totalna deprecha. I kobiety, chcąc uniknąć tych konsekwencji, po prostu o tym nie mówią. Ale jak już powie, to jest taka faza u kobiety ulgi. I przechodząc do sedna, w momencie, kiedy mężczyzna dowie się o tym, że jego kobieta od niego odchodzi, to co ma robić? Otóż mężczyzna to, co ma robić, to ma nic nie robić. I to się wydaje takie antyintuicyjne, bo mężczyźni zazwyczaj wtedy, kiedy kobieta ich poinformuje, że od nich odchodzi, to zaczynają działać, to zaczynają płakać, to zaczynają błagać, to zaczynają obiecywać, że oni się zmienią, to zaczynają tamto, sramto, pierdamto, wam to nic nie robili przez 10 lat i nagle przez miesiąc oni wszystko będą robić, tak? To się po angielsku nazywa illusion of action, czyli iluzja działania. Oni wtedy podejmują różne działania, które mają przekonać kobiety, że on jest jednak wart, żeby ona z nim była. Za późno, drodzy panowie, za późno. Jedyna rzecz, którą można zrobić i którą kobieta tak naprawdę zauważy, to jest to, żeby nic nie robić. To jest to, żeby kobiecie pozwolić od siebie odejść. Stop trying to keep someone that doesn't want to be kept. Most of you are thinking, maybe if I do this or I do that for them, I show them in this way, that then maybe they'll want to stay around. Do you hear yourself? Stay around. They don't want to stay. Leave it. Let it go. It's done. It's over. You're a grown adult. Get your act together and only commit to the people that want to commit to you. Pozwolić jej od siebie odejść i to pozwolić jej odejść z klasą. Odpuść. I jaki to ma efekt? I think we should see each other. Oh, that's okay. What? No, it's fine. No problem. I'll meet somebody else. Yeah. Sure, see? Things always even out for me. Huh? It's fine. Anyway, it's been really nice dating you for a while. And, good luck. Yeah, you too. Przede wszystkim to ma taki efekt, że kobiety, przypuszczam, że zanim ona odejdzie, to ona z psiapsiłami swoimi, szczególnie z tymi singielkami, albo z singielkami po rozwodach, z dziećmi i tak dalej, no to ona mówi, że ona chce odejść, że bla bla bla, a kobiety, a mój to szalał, mój to w ogóle coś tam, mój wystawał pod pracą, mój wystawał pod domem, kwiaty mi przynosił i tak dalej. I ona ma taki obraz i generalnie też będzie sobie projektować, że mężczyzna, czyli ty, drogi panie, drogi mężczyzno, też będziesz tak robić, tak? I nagle ty tego nie robisz. To, co ja proponuję, to po prostu porozmawiać z kobietą, z tą swoją partnerką, z tą swoją żoną i powiedzieć: rozumiem, że odchodzisz, nie zgadzam się z tym, tak? Przeszliśmy dużo, przeszliśmy wiele, ale rozumiem, że chcesz odejść, szanuję decyzję, ale się z tym nie zgadzam, rozumiem, że chcesz iść swoją drogą, dobrze, ja pójdę swoją drogą i jeżeli coś się kiedyś u ciebie w przyszłości zmieni, to tak nawiązuje do tych, co tam chcą też odzyskać swoje ekspartnerki. Czasami warto, ale mówisz jej, jeżeli coś u ciebie się w przyszłości zmieni, tak? I jeszcze gdzieś będzie jakiś taki pomysł, że moglibyśmy być razem, to po prostu się odezwij, daj znać. A jeżeli ja będę wolny albo po prostu będzie ku temu okazja, no to możemy się spotkać i ewentualnie porozmawiać gdzieś w kafejce, przy kawie, napić się lampki wina. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Natomiast rozumiem, że odchodzisz, szanuję, nie zgadzam się, życzę ci wszystkiego najlepszego, szczęścia. Zawsze, zawsze myślami będę z tobą i będę cię wspierać. Bam. Tam są drzwi, tu walizki pomóc ci spakować jeszcze, tak? Jeżeli tam czeka twój gach pod domem, twój kochaś, no to jeżeli chcesz, to ja te walizki zniosę i pomogę ci się spakować. Goodbye, tak? One of the worst things we could do as men
is to be with women who don't want us. I've been in that position too. I have simped. I have done stuff. I've been in the friend zone. I've done all that kind of stuff. And I will tell you, gentlemen, don't do it. Never do that. It's never a good idea. I said it 2 weeks old. Stop trying to win women over. And see, that's the beautiful thing about becoming a high value man. I jaki to ma efekt? To ma taki efekt, że ona spodziewa się od ciebie szaleństwa, rozpaczy, błagania, płaczów, kwiatów i tak dalej, tak? I tutaj nagle jest facet, który tego nie robi, tak? I co to daje? To daje przede wszystkim to, że jesteś inny niż inni faceci. I ona sobie wtedy myśli, kurna, ten gość jest jakiś inny. Czy tak naprawdę ja dobrze robię, że ja od niego odchodzę, tak? To też może być, czasami takie odejścia, to tak naprawdę, panowie, to jest taki gówno test, albo taki shit test, który kobiety stosują w stosunku do mężczyzn, bo w ich mniemaniu ten mężczyzna zatracił męskość, one chcą tak nim potrząsnąć trochę, tak? I w momencie, jeżeli mężczyzna ten shit test, ten gówno test właśnie zacznie błagać, płakać, zostań, a dlaczego, a ja się zmienię i tak dalej, no to mężczyzna tego testu nie zdał i ona powie, nie, to jest jednak cipa wołowa taka, po prostu jednak dobrze robię, że od niego odchodzę, no bo przecież z takim gościem to się po prostu nie da żyć, tak? To jest jednak miękiszon, jak mówił Ziobro, albo po prostu mięczak. Tak, średnio, jednak robię dobrze, że odchodzę. Natomiast w momencie, kiedy ty pozwalasz jej odejść, pozwalasz jej odejść tak naprawdę na swoich warunkach i pozwalasz jej odejść z godnością, że się nie płaszczysz, nie błagasz, nie skrobiesz, nie żebrzesz o tę miłość, o to, żeby pozostała z tobą, to jesteś takim alfamenem, tak? To masz taką mentalność takiego alfamena. Tylko, że z mentalnością alfamena jest to też może jest temat na inny odcinek, żeby... To nie chodzi o to, żeby tę mentalność faktycznie w sobie mieć, żeby postępować zgodnie z tą mentalnością, a nie mieć taki checkbook czy taką checklistę, aha, alfamen to robi to, a tego nie robi, a tego to i to i nie to. I często mężczyźni chcą być od razu tak na szybko takim alfamenem i postępują tak by the book, czyli zgodnie tak jak się to mówi książkowo. I to jest takie sztuczne, ale to musi być twoje, tak? Natomiast prawdziwi mężczyźni, prawdziwi alfameni, albo prawdziwi też jest jakaś już teraz sigma meni i tak dalej, to oni mają taki stan umysłu i to jest dobrze pokazać swojej kobiecie, swojej partnerce, że ty masz w życiu swój cel, że ty wiesz dokąd dążysz i ty konsekwentnie będziesz do tego dążyć. Nic cię nie... będzie w stanie zbić z tej twojej ścieżki, którą ty dążysz do tego swojego celu. Żadna kobieta, żadne odejście i tak dalej. Musisz swoim postępowaniem mieć takie mentalne usposobienie, że z tobą, kochanie, było fantastycznie. Przeszliśmy super chwile. Byliśmy tu i tu, przeszliśmy to i to, a mieliśmy plany na to i na to. I to było fantastycznie, kiedy byłaś ze mną. Ale jeżeli ciebie nie będzie ze mną, to też mi będzie fantastycznie, bo ja mam co robić, tak? Pokazujesz, że kobieta nie jest twoim celem. Prawdziwy mężczyzna ma swój cel, a kobieta jest uzupełnieniem jego drogi. Kobieta go wspiera w tej drodze do jego celu, tak? Natomiast mężczyźni, którzy stawiają kobietę na piedestale, stawiają kobietę, że ona jest na pierwszym miejscu i potem jeszcze będą mówić, odejdziesz, to co ja zrobię w życiu, jesteś dla mnie całym światem, co ja będę robić i tak dalej, to ona sobie pomyśli, no faktycznie, co to za gość, jeżeli ja jestem całym jego światem, to ładnie brzmi oczywiście tak bluepillowo, tak? Tak, że ja jestem całym światem, ale to znaczy, że co? To znaczy, że ja go po prostu za uszy ciągnę całe życie? Tak, że on bez mnie to jest po prostu nikim. Ja nie chcę, żeby on był nikim. Ja chcę, żeby on był prawdziwym mężczyzną, stuprocentowym, z czystej krwi, do którego ja się będę mogła na jego ramieniu oprzeć, żeby on
po angielsku protect and provide, czyli żeby on się opiekował nią, żeby dostarczał i żebym ja się czuła przy nim bezpiecznie. Jak kobieta się może czuć bezpiecznie przy mężczyźnie, jeżeli on mówi, że ona dla niego jest całym światem, jak jej nie ma, to on jest nikim. No to już sobie sam tak naprawdę facet strzela w stopę, bo on jej mówi, że bez niej jest nikim. Czyli znaczy się, jak jej nie było, zanim ją poznał, to on był nikim. I teraz ona z nim jest kimś i potem ona odejdzie i znowu jest nikim. No to po prostu żal, tak? To nie chodzi o to, żeby wyrecytować książkowo, dobra, to teraz jesteś ze mną, a jak nie będziesz, to fajnie, a jak będziesz, to fajnie i koniec, tak? Kobiety, no to po prostu, to taki ten szósty zmysł mają, one od razu wyczuje, że po prostu udajesz, a gdzieś tam wewnątrz, no nie wiem, nie jesteś w stanie tego ogarnąć, tak? Więc najważniejszą rzeczą jest to, żeby dać kobiecie odejść. Wiem, że bolesne. Za pierwszym razem bardzo bolesne. To, co jeszcze można zrobić w momencie odejścia, to, jeżeli macie ten ból, jeżeli to jest jedna z pierwszych waszych takich mocnych rozstań, to ważne jest to, żeby to rozstanie przekuć na wasz sukces. To się może też wyda antyintuicyjne, to co mówię, że jak rozstanie, czyli tak naprawdę porażka, no bo w pewnym sensie dla mężczyzny to może być porażka, że kobieta od niego odchodzi. I to jest prawda, to jest porażka, ale sukcesów nie ma bez porażek. Ta porażka, to, że kobieta od ciebie odeszła, no faktycznie boli, faktycznie jest ciężkie, więc jeżeli chcesz płakać, jeżeli chcesz przeżyć to i tak dalej, to zrób to, nie przy niej, nie rób z siebie beksy, nie płacz. W domu posiedź tyle, ile musisz, tydzień, dwa, trzy, cztery, pięć, ale jeżeli się to już zrobi, to usiądź i zastanów się, dlaczego ona ode mnie odeszła. Tak? Dlaczego ona ode mnie odeszła? Jak grasz w szachy, powtarzałem to, jeżeli grasz w szachy i przegrasz partię, to nie przegrywasz partii, ale mi zajechał, to nie przegrywasz partii, bo źle wykonałeś ten ostatni ruch, tylko gdzieś wykonałeś wcześniej 5, 10, 15 ruchów źle, gdzie twój przeciwnik, no tutaj przeciwnik w cudzysłowie, zauważył twój błąd i go po prostu bezlitośnie wykorzystał. Więc będąc z kobietą, też gdzieś kiedyś musiałeś popełnić błąd, co teraz skutkuje tym, że kobieta odeszła, tak? To ją musiało wtedy striggerować, coś tam musiało jej zaskoczyć, bo ona musiała się zacząć zastanawiać, czy to faktycznie jest facet dla mnie, kurczę, blady, tak? Ale jeżeli powtarzałeś ten błąd, ona dawała ci jakieś tam znaki, coś, a ty, o kurna, dziamie, tak? Więc przychodzi taki moment, że ona przestaje dziamać, ale drodzy panowie, w momencie, kiedy kobieta przestaje dziamać, to jest właśnie ten moment, kiedy ona się poddaje i mówi, mam to w dupie, już nie chcę mu mówić, co on ma robić i tak dalej, i zaczyna orbitować do innych facetów. Więc jeżeli przeanalizujesz, dlaczego ona od ciebie odeszła, dojdziesz do tego, dlaczego ona od ciebie odeszła, to masz potężną skarbnicę wiedzy na to, jak postępować z następnymi swoimi partnerkami, a także po prostu jak postępować w życiu, tak? No bo to nie chodzi o to tylko o tych partnerkach, tylko po prostu jak postępować w życiu, jak na przykład zmienić siebie, żeby zupełnie inaczej funkcjonować w relacjach z innymi ludźmi. I czy ja od początku byłem taki mądry? No oczywiście, że nie od początku byłem taki mądry. Dałem po prostu dupy w niektórych miejscach. Nie zauważyłem, w których miejscach, no w ogóle jeszcze mówiłem, że ktoś się do mnie przypierdziela, no kurna, o co chodzi i tak dalej, ale potem im bardziej zgłębiałem tę wiedzę, im bardziej jak gdyby wchodziłem w ten klimat, stąd też tytuł mojego kanału Zrozumieć Relacje, bo ja w ogóle uważam, że wszystko się opiera po prostu na relacjach międzyludzkich i zacząłem rozumieć i zacząłem, stąd też powstał ten kanał, tak? I często jest tak, że ojcowie w szczególności piszą komentarze, rany, gdybym to ja wiedział 15 lat temu, 20 lat temu, bo tak samo było u mnie, tak? Więc moją porażkę tam z iluś lat wcześniej chcę przekuć na to, żeby takich porażek nie ponosić więcej, tak? Żeby wiedzieć, co może mnie czekać, żeby wiedzieć, jak reagować, żeby wiedzieć, jak zapobiegać, tak?
żeby, jak się to mówi, tak po korporacyjnemu, żeby nie być reaktywnym, tylko żeby być proaktywnym, że jeżeli coś już widzisz i tak dalej, coś ci ta intuicja mówi, to przeciwdziałasz, tak? Czyli krótko mówiąc, myjesz zęby, żeby nie chodzić do dentysty, a nie myjesz zębów, jak ci się psują, to wtedy idziesz i po prostu ból jest niesamowity. Ale jak dostaniesz takie, o właśnie, dobre porównanie, jak dostaniesz tam parę borowań, dentysta ci powie, wie pan, gdyby pan te zęby mył, to by pan u mnie tutaj nie siedział, nie wydałby pan kupę kasiory, i te zęby by nie bolały pana i miałby pan jasny, piękny, lśniący uśmiech, no to powiesz, kurczę, może jednak te zęby będę myć rano i wieczorem i po każdym posiłku, i tam jeszcze sobie kupię irygator w razie czego, żeby te zęby jeszcze płukać, tak? No tak, ale to, jak to się mówi, historia uczy nas, że nie uczymy się od historii i musimy dostać kopa w dupę od życia, które nas po prostu tak stłamsi, i wtedy nagle wiemy, co robić, tak? I wtedy nagle wiemy, co robić. Ale no, natura jest tak skonstruowana, że ojcowie mówią synom, syn mówi, dobra, stary, nie trój i tak dalej. A potem przechodzi to samo i mówi, kurna, jakbym tego starego mógł posłuchać, to jednak stary dobrze czasami mówił, tak? Więc to jest to. Następna rzecz, którą ja proponuję robić w momencie, kiedy kobieta od nas odchodzi, to przekuć tę swoją negatywną energię na pozytywną. Every time I've heard anyone say, oh, my ex broke up with me, she cheated on me, I need revenge. That's sick minded. The only kind of revenge that you can get on a woman is this. Say goodbye politely, keep working hard, increase your value as a man, and wait till you are the man and she's just now some chick. Then you win. W momencie, kiedy kobieta odchodzi i w momencie, kiedy facet jest w dole, facet jest w dołku, deprecha po prostu, to ma w sobie taką energię dołującą, tak? Ma w sobie taką energię dołującą. Ja kiedyś usłyszałem i w zasadzie powiem wam, to jest takie prawo fizyki i moim zdaniem dużo praw fizyki przenosi się na takie po prostu prawa międzyludzkie, psychologię i tak dalej. Mianowicie prawo fizyki mówi, że w układzie zamkniętym ilość energii jest stała. I to samo z ludźmi. Energia nie może zniknąć, ona się może przekonwertować na inny rodzaj energii. Tak? I tak samo tutaj. Jeżeli kobieta od ciebie odeszła, to jesteś pełen takiej złej, negatywnej, dołującej energii. I chodzi o to, żeby tę złą energię, nie trzymać jej w sobie, tak? Masz opcję, leżysz w domu, siedzisz, płaczesz, ryczysz, nie jesteś w stanie nic ogarnąć. I tak możesz długo, tak? Jeszcze potem wchodzisz w jakieś dragi, wchodzisz w alkohol, no bo ci daje tymczasowy po prostu ulgę. Tracisz kontakt ze światem i jest w ogóle git i tak dalej. Alko, narko i tak dalej. Przestaje działać, wracasz do świata żywych. Łeb cię napierdziela. A problem, jak nie był rozwiązany, tak nie jest rozwiązany. Jesteś tym samym zdołowanym gościem, którym byłeś. Więc to, co możesz zrobić, to tyle czasu, ile musisz tam, żałoba, żeby trwała, jest ok, ale potem tę energię przekuj na pozytywną energię, tak? Zastanów się nad wszystkim. To, co zawsze wszystkim polecam, to po prostu idziesz na siłownię i napierdzielasz, ile możesz, przerzucasz te sztangi, tak? I nawet nie wiesz, jaki to będzie miało zbawienny wpływ, bo ciężary dają większy wysyp testosteronu, czyli tego męskiego hormonu. W momencie, kiedy ćwiczysz, ale kiedy faktycznie twój umysł jest związany z twoim ciałem i się nad tym koncentrujesz i faktycznie ćwiczysz, co to za jakieś manewry tutaj, karetki i tak dalej, coś tam się stało. Więc jeżeli faktycznie ćwiczysz i poświęcisz się temu, to twoje ciało będzie inaczej też reagować na wszystko. Będziesz zmęczony, będzie cię łamać w kościach, będą cię bolały mięśnie, ale to będzie taki zdrowy ból, tak? A ciało i umysł są ze sobą nierozerwalnie połączone. Jak jesteś zdrowy psychicznie, masz luz, wszystko ogarnięte, jesteś spokojny, to ciało też inaczej funkcjonuje. Masz spokojny sen, masz długi sen. W momencie, kiedy kobieta od ciebie odchodzi, no to wtedy mentalnie jesteś zjebany, tak? Krótko śpisz, jest wysyp kortyzolu, tak? Bo to jest hormon stresu, więc krótko śpisz. Nie masz kłopoty z uśnięciem, a potem się budzisz 4 rano, 5, nie możesz wstać. Masz wysyp mega kortyzolu. Kortyzol działa w ten sposób, że hamuje
uczucie głodu, tak? Więc jesteś niewyspany, jesteś w depresji, nie jesteś głodny, nie chce ci się jeść, tak? Chyba że pijesz piwo, alko, coś takiego, co tam też jeszcze w ogóle tłumi głód, bo jest bardzo kaloryczne, więc nie jesz. Stąd też no, mówią, że to jest najfajniejsza dieta na odchudzanie, jak cię partner rzuci, tak? Bo wtedy po prostu tracisz wagę. Więc to, co bardzo wszystkim polecam, to idziesz na siłownię i to żelastwo przerzucasz, tak? Ćwiczysz te maszyny do upadłego. Ćwiczysz te maszyny do upadłego. I po pewnym czasie jest tak, że twoje ciało powoduje to, komfort twojego ciała, to, że ono jest w dobrej formie, powoduje to, że mózg, umysł zaczyna być w dobrej formie. Już minął ten czas, kiedy rozmyślałeś sobie, jaka ona jest fantastyczna i tak dalej. To było kiedyś. To było kiedyś, tak? Oczywiście wspominasz te chwile, kiedy ona była fantastyczna. Nie wspominasz tych chwil, kiedy cię tam wkurzała. Nawet rozmawiałem właśnie z tym znajomym. No to on mówi, że on by chciał do niej wrócić i tak dalej, ale ona go wkurza, tak? Ale te chwile, kiedy umysł jest takie nam triki robi, tak? Że umysł odsuwa te chwile, które były niemiłe z daną osobą i pozostawia nam tylko takie miłe. I po pewnym czasie tak się mówi, że a może ta osoba to ona wcale nie była taka zła, że ona była fajna i tak dalej, a w ogóle to mogłaby wrócić. Mogłaby wrócić, ona właśnie gościu jest z innym facetem na wyjeździe. I to, co ona teraz robi, to robi to, co robiła z tobą, Walkowie, albo jeszcze bardziej, no bo chce mu udowodnić, że ona jest fajna i robi to, czego nie chciała robić z tobą. O! Jak sobie pomyślisz o tym, to teraz kładziesz na szale ciężar po 5 kg więcej z każdej strony i wyciskasz, tak? Aż do bólu, aż do bólu. I w momencie, kiedy ta siłownia da ci super ciało, kiedy twoje ciało zacznie się regenerować, to od razu się zacznie regenerować twój umysł. I nagle odczujesz w sobie taki spokój, tak? To oczywiście zajmie trochę czasu, ale ten czas też jest potrzebny do tego, że w pewnej chwili zauważysz, jak już te różowe okulary opadną, te hormony szczęścia opadną, jak ona była fantastyczna, to nagle się okaże, no, że ona to tak naprawdę to była taka jak wszystkie inne dziewczyny, tak? Ona się naprawdę nie do końca tak różniła i w zasadzie nie wiem, co w niej było takiego fantastycznego. Dlatego podsumowując, jeżeli kobieta od ciebie odejdzie, to pierwsze co robisz, to pozwalasz jej odejść, a drugie co robisz, to zajmujesz się sobą. Zajmujesz się sobą. Nie nią, nie rozpamiętywaniem o niej, nie co zrobić, żeby ona wróciła. Zajmujesz się sobą. I o dziwo, efektem tego zajęcia się sobą, że jesteś fantastycznym mężczyzną, jest to, że po pewnym czasie ta kobieta, która od ciebie odeszła, ona też przechodzi różne etapy, to może być taki etap, że ona widzi twoją zmianę. I to nie jest taka zmiana na pokos, na tydzień, dwa, trzy. Ty się po prostu stałeś inną osobą. Zemstą pozytywną mężczyzny w momencie, kiedy kobieta go rzuci, to jest to, że on się zajmie sam sobą, zacznie pracować nad swoimi finansami, zacznie pracować nad swoim ciałem, zacznie pracować nad swoim statusem, zacznie pracować nad swoim życiem, tak? Zacznie pracować nad sobą. To jest dłuższe, ale daje lepszy efekt, jest bardziej trwałe, tak? Bo kobieta w tej zemście skakania po tych kaktusach, czy tam po tych innych, to ona uderzy w ścianę albo będzie miała 30, 35, 40 lat i to już ona nie będzie tak samo mogła wybierać facetów. Natomiast facet jak zapracuje nad sobą, to już będzie jego. Tego już mu nikt nie odbierze, jeżeli on to będzie pielęgnować. Drodzy panowie, jeżeli kobieta od was odeszła, to jest to ciężkie. Jest to ciężkie do przełknięcia, jest to ciężkie do zaakceptowania, natomiast jest do przeżycia. Jak się to mówi, co nas nie zabije, to nas wzmocni. Natomiast życzę wam tego, żeby
ta porażka, której oczywiście wam nie życzę, żeby kobiety od was odchodziły, tak? Ale jeżeli już, no to żeby wyciągnąć z tego wnioski i żeby to was wzmocniło, żeby kobieta za jakiś czas, ta, która właśnie was rzuciła, za to, że byliście takie ciapy i tak dalej, to ona będzie patrzeć i powie, kurna, to jest facet, z którym chciała być. I czasami scenariusz się odwraca i nagle się okazuje, że po jakimś czasie kobieta dzwoni, kobieta wysyła SMS, to tam u ciebie i tak dalej. Tylko od razu powiem, wszystkie te zmiany, przez które będziecie przechodzić, to są zmiany dla was. Efektem ubocznym tego może być, że kobieta do was wróci. Może wrócić, ale nie musi. Nie róbcie tych zmian po to, żeby kobieta do was wróciła. Że jak gdyby celem waszym jest to, żeby ona wróciła, albo żeby ona zwróciła na was uwagę. Nie. Waszym celem ma być udoskonalenie samego siebie. Efektem ubocznym jest to, że ona może wróci. Ale na obecną chwilę jej nie ma. Jesteście wy i macie być coraz lepsi. Powiedzcie, jak to było u was. Ja już kończę, bo dojeżdżam. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia.